Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich na dzisiejszej pogawędce logopedycznej. Ja nazywam się Katarzyna Wysocka, jestem neurologopedą i audiofonologiem. Będziemy dziś rozmawiać o dobrostanie w zawodzie logopedy. W moim codziennym życiu jest ogrom obowiązków i ja mam naprawdę dużo pracy i mój grafik jest wypełniony po brzegi, ale staram się i znajduję w tym wszystkim czas dla mojej rodziny, bo jest dla mnie priorytetowa i staram się też trochę znaleźć czas dla siebie, ale nie jest to łatwe pogodzić intensywne życie zawodowe z życiem prywatnym i rodzinnym. Dlatego o tym, jak to zrobić najlepiej, powie mój dzisiejszy gość, dr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska. Zanim jednak wpuszczę do nas Olę, to pozwolę sobie na przypomnienie kilku ważnych spraw. Po pierwsze, każda pogawędka trwa około 30 minut i nie mamy niestety dodatkowej przestrzeni na pytania. I mam do przekazania też bardzo ważną informację, a właściwie zaproszenie na bezpłatną konferencję online, którą współorganizujemy z Polskim Związkiem Logopedów. Link do tej konferencji pojawi się za chwilę w komentarzu. Ta konferencja odbędzie się 22 marca, to jest piątek, od godziny 16:20 i będzie dotyczyć współpracy logopedy z innymi specjalistami. Wśród prelegentów będzie przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów magister Milena Stasiak, będzie profesor Jolanta Panasiuk, dr Mira Rządzka, dr Aneta Wojciechowska, magister Justyna Sadowska oraz ja również będę miała przyjemność poprowadzić jedną z prelekcji. Serdecznie zapraszamy. Konieczne są zapisy przez naszą stronę internetową. Dobrze, nie będę już przedłużała. Zapraszam do nas dr Aleksandrę Jastrzębowską-Jasińską, neurologopedkę, psycholożkę. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Ola jest bardzo aktywna zawodowo. Czytałam o tobie, Olu, że poza pracą terapeutki, właścicielki Centrum Terapii i Rozwoju Artysta Mowy, udzielasz się także dość mocno naukowo. I jak rozumiem, w tym wszystkim znajdujesz czas dla siebie, dla swojej rodziny i potrafisz zadbać o swój dobrostan. I chętnie dowiemy się dzisiaj pokrótce, jak to robić, bo zawód logoped wymaga poświęcenia dodatkowego czasu na różne działania, poza tym czasem i godzinami pracy w konkretnej placówce. I na początek nasuwa mi się takie bardzo ogólne pytanie. Jaka jest twoja recepta na pogodzenie zawodu logopedki z życiem rodzinnym, prywatnym? Gdzie i jak stawiać te granice? Recepta to jest dużo powiedziane, dlatego że spodziewam się, że każdy z was, który to ogląda, która to ogląda, ma inną sytuację i domową, i zawodową, i taką osobistą. I myślę, że nieuczciwie byłoby mówić, u mnie jest tak, więc zróbcie tak samo i na pewno będzie świetnie. Myślę, że każdy powinien po swojemu dopasować ten plan do siebie i do tego, czego potrzebuje, ile czasu potrzebuje dla siebie, jak szybko się regeneruje, jaką ma regulację emocji, że tak powiem, czego tak na co dzień mu potrzeba. Ja rzeczywiście jestem bardzo aktywna, wielu moich przyjaciół się z tego nawet podśmiechuje troszkę, bo były takie momenty w moim życiu, gdzie ten grafik od poniedziałku do niedzieli był upakowany po brzegi i rzeczywiście z receptą było to, żeby trochę odpuścić. I myślę, że to odpuszczanie i takie pomyślenie, że nie wszystko muszę naraz, nie wszystko muszę teraz, i że mogę w tym wszystkim pomyśleć o sobie, a nie tylko o kliencie, pacjencie, bo tak myślę w tym zawodzie pomocowym, jakim jest logopeda, często myślimy. I jeżeli znajdziemy w tym siebie, i to wcale nie jest egoizm, to wtedy jest nam troszkę łatwiej. Natomiast tą receptę każdy z was musi znaleźć swoją. Dla mnie tą receptą jest często planowanie i to takie bardzo długoterminowe, ale też takie planowanie w niedzielę całego tygodnia, czyli zerkanie do kalendarza, kiedy co jest. I ostatnio mam nowe wyzwanie w swoim życiu, ponieważ od 5 miesięcy mam synka, Tyberiuszka, który jest moim nowym oczkiem w głowie, że tak powiem, i takim wyzwaniem organizacyjnym.
I rzeczywiście to spojrzenie w niedzielę na cały rozkład dnia, tygodnia naszej rodziny ułatwia, szczególnie z takim postanowieniem, że staram się robić jedną do dwóch rzeczy poza opieką i byciem z malutkim w domu. I to rzeczywiście się udaje, choć nie zawsze jest łatwo odmówić. I tu trzeba nauczyć się stawiania tych granic. I prosić o pomoc czasami, bo myślę, że to też nie jest takie łatwe. Tak, szczególnie kobiety mają z tym trudność, jeżeli chodzi o odpuszczanie i o proszenie o pomoc, bo kobieta ma w swojej naturze to, że jest samowystarczalna i ona musi wszystko dopiąć, więc w zawodzie logopedy mamy większość kobiet, więc tutaj jako logopedki, jako kobiety musimy nauczyć się odpuszczać. To jest trudne. Łatwiejsze zdecydowanie jest planowanie, o którym wspomniałaś. To można szybciej wdrożyć, ale nad odpuszczaniem pracować, myślę. W sytuacji, kiedy poświęcamy pracy bardzo dużo czasu i nie znajdujemy tego balansu w życiu, to może dojść do, w cudzysłowie weźmy, przepracowania. I nasz organizm wtedy mówi stop. Fajnie jest, kiedy potrafimy odczytać takie sygnały i pozwolić sobie na odpoczynek. W moim przypadku jest tak, że w sytuacji, kiedy jestem bardzo przeładowana, to pojawiają się migrenowe bóle głowy, pojawia się takie uczucie rozdrgania wewnętrznego i ja wiem, że wtedy powinnam odpocząć. Nie zawsze mam taką możliwość, ale staram się. Jakie mogą być jeszcze sygnały, symptomy ze strony naszego organizmu, kiedy zbyt dużo czasu poświęcamy pracy? Wiesz co, myślę, że przede wszystkim, tak jak obserwuję nasze środowisko, czasami rozmawiam z koleżankami, kolegami, to takim sygnałem przepracowania jest pójście w chorobę, czyli ciało już nie może inaczej zaprotestować, jak tylko wyłączyć się i zapobiec po prostu dalszemu przepracowywaniu się. No i w naszym przypadku, naszego zawodu, to często jest utrata głosu nawet, tak? Więc takie trochę psychologiczne zagranie ze strony naszego ciała może mieć miejsce, ale też inne choroby i takie wyłączanie nas z pracy, bo po prostu nie mogę iść do pacjentów, bo ciągle choruję i nie mogę doleczyć tej choroby i ona się jakoś tak ciągnie. Z tym często się spotykam. Ale też może to być w takiej sferze emocjonalnej, jak wiecie, że musicie za chwilę wychodzić do pracy albo że jutro czeka was ta praca i po prostu macie łzy w oczach i wszystko w głowie mówi, że ja nie chcę tam pójść. Albo wychodzę i po prostu czuję taką przykrość i cierpienie, to znaczy, że coś jest nie tak. Takim sygnałem też może być tak, że po prostu wszystko was denerwuje, szczególnie wasi pacjenci, klienci. To też jest taki sygnał, że trzeba coś zacząć działać u siebie, bo jesteśmy na przykład przebodźcowani, przemęczeni, mamy za dużo na sobie. Tutaj też myślę, że warto powiedzieć o czymś takim, czego nie ma obowiązkowego w naszym zawodzie, ale w innych zawodach pomocowych coraz częściej się pojawia. W psychoterapii u psychologów jest to obowiązkowe, czyli superwizja. Wiele lat temu pisałam na ten temat artykuł, robiłam badania o tej superwizji w zawodzie logopedów i właściwie mogę powiedzieć bardzo ogólnie, że wyszło, że jej potrzebujemy, co mnie nie dziwi. I rzeczywiście ten nasz zawód, gdzie to nie jest tylko wywoływanie głosek, o czym dobrze wiecie, to jest często mierzenie się z różnymi historiami klientów i doświadczeniami. Dzieci przychodzą i coś powiedzą o tym, co im się dzieje. Dorośli też czasami przychodzą po prostu pogadać nawet. I też nosimy to ze sobą i nie zawsze mamy taki pomysł, żeby to na bieżąco zrzucać i się z tego otrzepywać. I to też może nas mocno przebodźcowywać i możemy to przenosić właśnie z pracy do domu i to nie zawsze może odpowiadać też naszym domownikom, więc na to warto też uważać. Coś takiego, czym mogę się z wami podzielić, czego nauczyłam się od Sabiny Sądeckiej, psycholożki, jest rytuał przejścia. To znaczy ciekawe. wychodzę z pracy i robię coś, co mam jako taki rytuał ustalonego, żeby przejść dopiero
do domu. To może być wyjście na spacer z psem, takie proste, co pewnie część z nas ma. To może być właśnie spacer z pracy do domu. To może być jakieś zatrzymanie się i zrobienie czegoś, co lubicie, co jakoś wam oddzieli jedną rzecz od drugiej. To może być zmiana ubrania, tak, przed wyjściem z pracy. Coś takiego, co jest na miarę waszych możliwości. Możecie to zrobić, wdrożyć, ale jest takim zakończeniem jednego, rozpoczęciem drugiego i rzeczywiście powtarza się. To może też być dla naszej głowy taka informacja. Tu koniec, zaczynam coś innego i przechodzę już bez tego całego obciążenia z pracy. Takie rozłączenie między dwoma światami trochę. Trudniej jest na pewno w sytuacji, kiedy przynosimy pracę do domu, bo no, wielu logopedek niestety tak pracuje, prawda? Piszemy opinie, dokumentacje jest w domu, ale myślę, że też możemy taką granicę postawić, nawet pracując w domu. Nie wiem, w pokoju, przy biurku pracuję, potem wychodzę z psem i od tego momentu nie pracuję. Więc nawet w tym samym środowisku możemy znaleźć coś dla siebie. A tak, jak to jest tylko w naszej głowie. Tak, a jak optymalnie rozplanować czas pracy w tygodniu? Jest taki... To też jest takie pytanie indywidualne. Prawdopodobnie jedni będą mieli tak, drudzy tak. Natomiast no, z oczywistych względów nie pracujemy 40 godzin w tygodniu i nie powinniśmy, właśnie dlatego, że to jest zawód pomocowy, z drugim człowiekiem, też oparty mocno na emocjach, na komunikacji, więc tak by się nie dało. Jednak to znów zależy od miejsca, w którym pracujecie, bo jeżeli jest to placówka edukacyjna, to jakoś domyślam się, że to jest 20 parę godzin w tygodniu, pewnie codziennie po parę godzin. No i później większość z nas ma jakieś prace tak zwane popołudniowe, często są to gabinety prywatne. No i tutaj też to jest często parę godzin, nawet do tej 20-21. Myślę, że taką sytuacją, gdzie pracujemy od 8 do 16 w placówce i od 16:30 z przerwą na dojazd do 20 w gabinecie, to może być trudne. W sensie możemy tak parę lat pociągnąć. Ja tak myślę, też pracowałam pewnie w pewnym momencie na początku swojej drogi. Ale prawdopodobnie nie jest to zdrowy sposób pracy, żeby się nie wypalić po kilku latach po prostu. Natomiast ile to jest godzin, musicie sprawdzić, ile jesteście w stanie przyjąć tak naprawdę i poznawczo, i tak emocjonalnie, ile osób, bo każda osoba to jest oddzielna historia, oddzielna emocja, oddzielna sytuacja, która może z tą osobą do gabinetu przyjść. Więc ja jeszcze jak pracowałam w placówce edukacyjnej, to rozkładałam tą pracę tak, że pracowałam innego dnia w placówce, kilka godzin innego dnia w gabinecie, no i też nie pracowałam codziennie, więc to też był taki komfort, na który mogłam sobie pozwolić, ale też z drugiej strony zdarzało mi się pracować w soboty i w niedzielę, bo wiadomo, szkolenia, wykłady i tak dalej. Więc warto mieć więcej tej przestrzeni wolnej w tygodniu niż w takim przeciętnym trybie pracy 40-godzinnym. I myślę, że warto rozdzielać te miejsca pracy, jeżeli macie taką szansę, a nie lecieć z jednego do drugiego. Ale to znów zależy od tego, gdzie pracujecie i jakie macie możliwości, bo nie chciałabym mówić, tak musisz zrobić, bo nie każdy będzie miał taką możliwość. Ale jeżeli wiecie, że te godziny można ograniczyć albo rozdzielić, to myślę, że to będzie dobre. No właśnie, wspomniałaś o tych przerwach i tak sobie myślę, że w niektórych gabinetach jest uwzględniana przerwa, mówiłaś o przerwach między pracami, a ja myślę o przerwach między pacjentami, bo w jednych gabinetach jest uwzględniana przerwa między pacjentami, w innych niekoniecznie. Czasami logopedzi też nie chcą mieć tej przerwy, bo dzięki temu mogą przyjąć więcej pacjentów, ale czy jednak powinno się i czy ważne jest stosowanie tych przerw między pacjentami? Myślę, że dla naszego układu nerwowego bardzo, bo trzeba się otrzepać po jednym, żeby zacząć z drugim. Czasami, brzydko mówiąc, ktoś wrzuci nam taką bombę, że musimy gdzieś ją odreagować. I sposobem odreagowania jest, nie wiem, podejście do okna, otworzenie go i wzięcie głębokiego oddechu. Czasami
Jeżeli macie taką możliwość, u nas w gabinecie jest na przykład ogródek, więc można pójść i w zimę po prostu odetchnąć tym mroźnym powietrzem, a w lato wystawić twarz do słońca i troszkę inaczej pomyśleć o sytuacji. Dobrze jest czasem po prostu napić się czegoś czy zjeść, bo to też nas jakoś krzepi i regeneruje. Myślę, że dla mnie cudowną sytuacją jest to, że często w gabinecie w czasie przerwy mogę otworzyć paszczę do kogoś innego, przytulić się jak jest potrzeba, czy po prostu być w tym zaangażowaniu społecznym, bo to dla mnie jest najbardziej regenerujące i pomocne, jak ktoś się do mnie uśmiechnie, zrozumie i popatrzy i już wie, co się wydarzyło. Ale rzeczywiście to też jakoś trzeba pewnie budować w zespole, że u nas jest często tak, że już się znamy jak łyse konie, więc rzeczywiście wiemy, co się wydarzyło i bardzo pomocne jest bycie razem. Ale tak naprawdę, tak jak mówisz, każdy pewnie pracuje inaczej, każdy potrzebuje tej przerwy pewnie w innym trybie. Natomiast jeżeli możecie pomyśleć o jakiejś, żeby mieć czas na przysłowiowe siku i kanapkę, to myślę, że to już jest dużo. Nawet jeżeli to by miała być przerwa co kilku pacjentów, ale być. Bo wtedy też nie jesteście w takim pędzie i macie chwilę na to, żeby po prostu się zatrzymać, zapomnieć o tamtym i zacząć coś nowego, co jest w pracy. No i tak, natomiast zachęcam Was do tego, żeby obserwować uważnie też siebie i zobaczyć, czy jak jestem non-stop po kolei, to jest mi łatwiej, czy jednak jak mam tą chwilę przerwy, to jest lepiej i bardziej jestem efektywna w pracy. W mojej pracy bywa tak, nadal staram się mieć przerwy, ale zdarza się tak, że biorę do gabinetu jedzenie w postaci płynnej, czyli koktajl, jogurt z owsianką i jakimiś owocami, bo wiem, że nie będę miała czasu tego dnia. Także no, chociaż w ten sposób, jeżeli naprawdę nie jest to możliwe zrobienie przerwy, to żebyśmy chociażby kalorycznie, żeby tej energii sobie dodawać. Takim łykiem pożywnego napoju. A jak możemy dbać o swoje zdrowie psychiczne, tak wzmacniać taką odporność psychiczną? Odporność psychiczna to jest mój konik, jeśli chodzi o działkę psychologiczną, bo z tego obszaru też pisałam swój doktorat, więc jest mi to bardzo bliski temat. Natomiast odporność to jest taka umiejętność, można powiedzieć, którą wszyscy powinniśmy mieć, ale każdy pewnie ją rozwija w inny sposób, więc inny jest jej poziom. To jest umiejętność radzenia sobie z przeszkodą. I tą przeszkodą może być taki nawet codzienny stres. I tak naprawdę od naszej regulacji emocjonalnej, wrażliwości emocjonalnej, czy takiego funkcjonowania i wrażliwości układu nerwowego zależy, co nas będzie bardziej wspierało i pomagało tak na bieżąco. Natomiast jeśli chodzi o odporność w szerokim pojęciu, to moim zdaniem to jest teraz takie, mam wrażenie, modne mówienie o tym, ale mi bardzo bliskie i myślę, że bardzo cenne, to jest budowanie wioski. I to jest trochę o pomocy, o której już wspomniałam, korzystania z pomocy, szukania pomocy i budowania takich grup ludzi, w których czujecie się dobrze i możecie sięgać po ich też zasoby, kiedy waszych brakuje. Bo odporność to też są zasoby i czasami jest tak, że mamy tej siły wystarczająco, ale jak nie mamy jej wystarczająco, to trudno ją zbudować na szybko, ale można skorzystać z pomocy innych. I myślę, że to jest taka umiejętność odpornościowa bardzo istotna i bardzo, bardzo przydatna, a tak jak już wspominałaś, nie zawsze w naszym społeczeństwie pozytywnie widziana. Szczególnie u kobiet, które powinny być takie silne, że tak powiem. Ale myślę, że powinniśmy z tego kawałka w ogóle odchodzić i właśnie myśleć o tym, że ta wioska jest bardzo pomocna i
Szczerze mówiąc, dla mnie w takiej codzienności, szczególnie w momencie decyzji, kiedy zaprzestałam pracy w placówkach edukacyjnych, gdzie nie miałam na wiele rzeczy wpływu i zostałam w swoim gabinecie, w którym sama decyduję, jak to jest, robiąc to razem z zespołem, który jest ogromnie wspierający i jest to paczka świetnych ludzi, do których zawsze można pójść po tą pomoc, to dla mnie to w pracy jest bardzo, bardzo mocno potrzebne i wspierające, bo zawsze wiem, że jak nie ja, to oni dadzą radę i tak było chociażby w trakcie mojego urlopu macierzyńskiego, że gabinet nie upadł, a nawet rozwijał się dalej dzięki tej wiosce. Tak. Oprócz tego myślę, że warto pomyśleć o takich sposobach, które Was regenerują i pomagają Wam. I tutaj jest wiele różnych sposobów tak naprawdę na tą regulację i radzenie sobie ze stresem. Dla bardzo wielu z Was to będzie sport i aktywność fizyczna, ale czasami po prostu spacer czy jakieś potańczenie sobie w domu też może być wystarczające. Niezwykłą taką aktywnością sportową, można powiedzieć, dla mnie jest joga, która też łączy aktywność z oddechem i z takim uczeniem układu nerwowego, że jak wchodzę w pozycję ciała, która dla niego jest stresująca, to mogę wyjść z tego poprzez oddech i jednak ten stres wyrzucić i zrelaksować, więc jest to fajny sposób na tą regulację stresu w kontrolowanych warunkach. Ale idąc dalej, wszystkie techniki oddechowe, które na pewno znacie logopedycznie, też mogą być pomocne. Oczywiście idąc dalej, medytacje i tak dalej, uważność, jeżeli lubicie takie rzeczy, a jeżeli niekoniecznie, no to właśnie pójście w tą aktywność sportową albo w manualną, czyli malowanie, rysowanie, w moim przypadku malowanie po numerach albo wyklejanie tych diamencikowych obrazów, co zupełnie odkleja głowę od tych myśli, które są na bieżąco i pozwala się totalnie zresetować. Ale bardzo często będzie to po prostu też powrót do domu i spędzenie czasu z bliską osobą albo zabawa z dzieckiem. Więc szukajcie dla siebie po prostu tego, co was wspiera i co jest dla was dobre i takich aktywności, po których wy czujecie się lepiej i czujecie, że budujecie zasoby. To mogą być umiejętności, to mogą być wspomnienia, miłe chwile, przeróżne rzeczy, do których później w trudnej sytuacji możecie wrócić i przy tych przeszkodach przewrócić się, ale zamiast leżeć i leżeć i leżeć, wstać jednak. I pozwolić później znowu się przewrócić, ale znowu wstać, albo pozwolić komuś się podnieść. To jest dla mnie ta odporność. Pięknie. Bardzo dużo różnorodnych wskazówek przekazałaś i myślę, że tak jak wspomniałaś, każdy musi znaleźć coś swojego, w czym będzie się czuł dobrze. Ja wreszcie znalazłam po wielu, wielu latach aktywność fizyczną, którą jestem w stanie uprawiać prawie no, codziennie, 3 razy w tygodniu. Jest to orbitrek w domu, ale znalazłam to swoje miejsce, którego szukałam latami, bo w moim przypadku akurat wyklejanie diamencików niestety nie jest dobrym pomysłem, bo nie mam cierpliwości właśnie do tego. No właśnie, więc można zrobić, wiesz, listę 40 rzeczy, ale tak naprawdę każdy z was musi zrobić własną, bo dla każdego to pewnie będzie coś innego. To tak jak kiedyś się przekonałam, że w wielu grupach, które prowadzę, mówiono, że kąpiel, gorąca kąpiel jest taka relaksująca, aż przyszedł ktoś, kto powiedział, że wkurza go to tak strasznie, że nie może przebywać w takiej sytuacji. Więc każdy ma inaczej. Niektórzy tak, nawet nie lubią pić kawy, więc musicie dobrać do siebie. Znam takie osoby, ale nie rozumiem ich totalnie. Tak. Tak, to takie jak osoby, które nie lubią czekolady. A właśnie to ja należę do takich osób. Raczej stronie od czekolady, tak. Wolę zjeść burgera niż czekoladę. No, w tym kierunku. Tak. Także no każda z nas jest inna. I no, żeby mieć ten balans życiowy, to musimy znaleźć sobie takie swoje miejsce i taką swoją aktywność, gdzie będziemy mogły się zrelaksować, żeby
żeby też pracować, no bo jeżeli nie będziemy dbać o siebie, to nie będziemy miały siły, zdrowia do tego, żeby wykonywać te wszystkie obowiązki, które są na już, czy na wczoraj były nawet. Więc dbajmy o siebie i to jest, myślę, przekaz dzisiejszego wieczoru do wszystkich. Tak, tu mogę jeszcze dodać, jeśli Kasiu pozwolisz, że często nam w tym zawodzie przychodzi do głowy, że właśnie powinniśmy dla innych, do innych i tylko na zewnątrz. A wielokrotnie przekonałam się, pracując i w swoim życiu prywatnym, że jak nie zadbamy o siebie, o swoje emocje i o swoją regenerację taką fizjologiczną, to bardzo trudno z pustego nalać dalej, że tak powiem, i coś przekazać. I to wrócę do takiej pięknej metafory, której używam często rozmawiając z rodzicami, czyli tej metafory maski tlenowej w samolocie. Najpierw załóż swoją terapeutę, żebyś mógł pomóc swojemu klientowi, pacjentowi, bo jak ty się będziesz źle czuł, to pacjent też będzie się czuł nie najlepiej i ten układ nerwowy to odbierze i trudno będzie i nawiązać relacje i doprowadzić do jakiejś zmiany, bo może pojawić się po prostu opór wobec tego naszego zmęczenia i wypalenia. Więc dbajmy o siebie koniecznie, bo to jest klucz do naszej skutecznej pracy bardzo często. Dokładnie, piękna puenta, pięknie mówisz o tym wszystkim, bardzo miło się ciebie słucha i szkoda, że tak, że już musimy kończyć, ale właśnie może... Widzę, Tak, mam nadzieję, że będzie jeszcze sposobność do tego, żeby się powiedziała trochę więcej, a nawet dużo więcej, bo rzeczywiście jest to bardzo ważny i potrzebny temat i korzystajcie i bierzcie to, czego tutaj dzisiaj się dowiedzieliśmy od ciebie, Olu. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję, Kasiu, za zaproszenie i za rozmowę. Dzięki. Dzięki bardzo. Jeszcze raz zaproszę wszystkich na bezpłatną konferencję online, którą współorganizujemy z Polskim Związkiem Logopedów. Konieczne są zapisy przez naszą stronę Akademię Logopedy. Tam w zakładce konferencje jest link do zapisu i zaraz też wrzucimy jeszcze w komentarz, znajdziecie Państwo w komentarzach na pewno ten link. Przypomnę, że konferencja odbędzie się 22 marca od godziny 16:20 i jest bezpłatna, a za tydzień 13 marca spotkam się z Sandrą Osipiuk-Sienkiewicz i właśnie porozmawiam o czym wspomniała już dzisiaj Ola, czyli o oddechu, ale u dzieci. O tym będziemy rozmawiać. Sandra jest specjalistką z tego zakresu. Także do zobaczenia za tydzień i dobrego wieczoru życzymy. Dobrego wieczoru, dzięki.